Skandale reprywatyzacyjne były znane od lat i opisywane w gazetach. Przeciwko nim przecież powstały między innymi ruchy miejskie. Szczegóły sprawy z Chmielnej 70 są znane od tygodni. No i nagle ta dymisja. Za reprywatyzację w stolicy, jak pisze Renata Grochal i Michał Wojczuk w Gazecie Wyborczej. Dynamika tej sprawy nie jest jasna. Jedno, co jest jasne, to, że jest to dynamika wyraziście polityczna i nawet jeżeli magazyn stołeczny ma rację, że w Warszawie, w warszawskim ratuszu doszło do trzęsienia ratusza, jak pisze Iwona Szpala i Michał Wojczuk, to jest to takie, powiedziałbym, trzęsionko, jak na razie. Spodziewamy się wstrząsów wtórnych o sile znacznie większej od wstrząsu pierwotnego. Myślę, że to początek. Bardzo ciekawy tekst o tym, jak do tego, jak to się właściwie stało, co się stało w Warszawie. W magazynie stołecznym dziś Wojciech Karpieszuk pisze, próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to musiało skończyć się awanturą. Myślę o tym słynnym zebraniu, posiedzeniu Rady Warszawy, o tym, jak przez lata narastała, czy też rosła przepaść emocjonalna, poczucie wyobcowania, alienacji władzy w Warszawie. Poważne sprawy naprawdę, które oczywiście dotyczą Warszawy, ale w dużym stopniu dotyczą też całej Polski, pewnego rodzaju kultury politycznej, która w Polsce niestety się ugruntowała. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.